Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki i zapraszam na majową prognozę z kart Tarota bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, nie pasuje do Waszego życia, zachęcam, obliczcie swój znak ascendentalny. Link do strony macie w opisie filmu i wtedy odsłuchajcie dodatkowy filmik, być może tam będą informacje, które przypasują bardziej Waszej sytuacji. A tymczasem przechodzimy już do czytania. Karty, jak wiecie, potasowane. Teraz je tylko przełożymy. Już patrzymy, co tam piękny, kolorowy maj ciekawego szykuje dla naszych rybek. Już patrzymy. Energia, która zasila Was w tym miesiącu. Cesarzowa. Pięknie. Co pomaga lub przeszkadza? Rycerz kielichów. Przed chwilą baranek też miał pomocnika w postaci rycerza kielichów. Wasze zamiary, jakie działania, kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? Pięć mieczy. Patrzy mi się tutaj coś. Co odchodzi do przeszłości? Mag. O czym będziecie myśleć? Co planować, analizować? Dwa kielichy. Połowa miesiąca, słoneczko, cudnie. No, te rybki, które planują dzidziusia, uważajcie, bo jest szansa, naprawdę, macie cesarzową i słońce obok siebie. No, bardzo płodny miesiąc, naprawdę. Albo dużo narodzin będzie, też tak może być, powitacie dzieciątko na świecie, bo jesteście w stanie błogosławionym. Więc te rybki, którym to się sprawdza, już od razu gratuluję. Czynniki wewnętrzne, król denarów. Czynniki zewnętrzne, otoczenie, przyjaciele, znajomi, rodzina. Osiem mieczy. Oczekują, oczekują, niecierpliwią się. Wasze obawy lub nadzieje. As denarów. Może tu chodzić też o jakieś duże przedsięwzięcie, które ma Wam przynieść zyski finansowe, tak? I Wy po prostu liczycie na to, czy będzie ta praca, czy nie. I jak kończycie miesiąc, kochani? Szóstka kielichów. No to na pewno te panie, które tutaj myślą o dzieciątku, będzie super, super nowina. W tle wieża. Myślę, że w pozytywnym aspekcie ta wieża, ponieważ no świat Wam się zawali teraz. Zupełnie zaczniecie nowe życie, no bo u tych, co się dziecko pojawi, to wiadomo, no cały nasz grafik dnia codziennego ulega zmianie. Trzeba w nocy wstawać, trzeba brać urlop macierzyński. No jest nowy człowiek, członek rodziny, więc nasze życie zupełnie musi się dopasować do jego potrzeb, prawda, kochani? Ja tak żartuję, oczywiście to nie dla wszystkich, ale muszę taką informację przekazać, bo być może są osoby, panie bądź panowie, którzy oczekują tutaj dzidziusia szczęśliwego rozwiązania i taka informacja dla nich będzie bardzo miła i pozytywna. Dobrze, przechodzimy zatem do czytania. Moje kochane rybeńki, macie tutaj w tle Waszej energetyki cesarzową, tak? No, na pewno w tym miesiącu będziecie się czuły piękne, atrakcyjne, bogate, docenione jak najbardziej. Będziecie zaspokajać swoje wszystkie zachcianki, potrzeby, prowadzić taki wygodny tryb życia. Być może zadbacie tutaj o swoją urodę, jakiś fryzjer, jakiś
makijaż, ogólna taka odnowa biologiczna przed wakacjami, tak, zadbanie o swoją figurę, o swoją urodę. Ale może być też karta mówiąca o pomnażaniu, takim rozmnażaniu, dorabianiu się, tak? Karta o rozwoju, czy to sytuacji w firmie, czy w waszej pracy, jakieś dodatkowe zarobki. Może być też taka sytuacja, że niektóre panie bądź panowie spod znaku ryb będą awansować na wyższe stanowisko, będziecie zarządzać być może jakimś zespołem ludzi, którzy będą pod wami. Może być to też taka sytuacja, że otwieracie coś sami na własny rachunek i będziecie teraz sobie same szefami, szefowymi, tak? Też może być taka sytuacja, albo tak jak powiedziałam na początku, jesteście w błogosławionym stanie, oczywiście inna grupa rybek i oczekujecie szczęśliwego rozwiązania, jesteście w nastroju macierzyństwa, chcecie się zrealizować jako mamusie, troskliwe, opiekuńcze i jak najbardziej szczęśliwe z tego powodu, że zostaną matkami, tak? Więc tutaj każdy sobie już dopasuje do swojej sytuacji życiowej. Są trzy bądź nawet cztery możliwości, która pasuje do was, kochani widzowie, to wy już sami tutaj wiecie. Co pomaga bądź przeszkadza? No pomaga oczywiście. Dobre wiadomości, nowa miłość, nowe uczucie, wsparcie przyjaciół, znajomych, kochający mąż, kochający partner, macie zapewnienie emocjonalne, macie zapewnienie w uczuciach, kochacie, jesteście kochani, macie to okazywane na każdym kroku. To jest też mężczyzna z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, około 30-35 lat, więc być może to jest jakaś osoba, która właśnie tutaj na pewno zawsze udzieli wam pomocy, udziela wam takiego wsparcia emocjonalnego, wiezie do was ten kielich z takimi pozytywnymi emocjami, tak? Więc cokolwiek by tu nie było, jest to na pewno ktoś, kto wam tutaj kibicuje, pomaga i zawsze możecie liczyć na jego pomoc, ktoś, kto właśnie zwiastuje jakieś dobre wiadomości. I teraz tak, kochani. Przepraszam, wezmę łyczek wody, bo mi zasycha od tego gadania w gardle. Wasze działania w tym miesiącu. No mamy tutaj piątkę mieczy. I tak naprawdę te miecze, ta piątka i ósemka i ta wieża powodują no, taki ten rozkład troszeczkę może niefajny, może no psują po prostu, bo macie tak rewelacyjne karty, a one tutaj troszeczkę takie swoje trzy grosze wrzucają. Mnie się wydaje, że w tym miesiącu po prostu będziecie uparcie, twardo stąpać po ziemi i bez względu na to, co kto powie, co czuje, wy będziecie robić swoje. Możecie być w tym miesiącu trochę nerwowe, możecie troszeczkę ostro rozmawiać, być może powiecie czasami za dużo ostrych słów, możecie komuś zrobić tym krzywdę, ktoś może się poczuć niezręcznie, w takim dyskomforcie emocjonalnym, w takim momencie, że nie będzie wiedział, co powiedzieć, tak? No, karta doskonałej pewności siebie, ta piątka mieczy to naprawdę karta bardzo mocna. No, nie wydaje mi się, żebyście chcieli tutaj kogoś wykorzystać, a może planujecie tutaj jakiś niecny cel, może za bardzo komuś tutaj rozkazujecie i za bardzo używacie jakichś ostrych słów, za dużo wymagacie, za dużo jakichś pretensji, być może oskarżeń, jakichś głupich, takich bezsensownych, ostrych wymian zdań, takiego czepiania się naprawdę o pierdoły. Więc możecie być tacy troszeczkę upierdliwi, kochane rybki, w tym miesiącu. No te panie, które, czy panowie, którzy tutaj oczekują, że jego małżonka bądź partnerka urodzi dziecko, albo te panie, które są w błogosławionym stanie, to im wybaczam, bo one mają prawo mieć humory, mają prawo się czepiać, mają prawo mieć zachcianki,
No ale jeżeli chodzi tutaj o inne sprawy, więc uważajcie, kochane rybki, na swój cięty języczek, żeby kogoś tam nie poturbować i naprawdę no, nie osiągać swojej korzyści kosztem krzywdy i takiego, tak jak powiedziałam, dyskomfortu emocjonalnego osób trzecich, tak? No, że nie jesteście tylko pępkiem świata. Ja wiem, że cesarzowa to jest wygoda, to jest luksus i każdy powinien koło Was skakać, tak? No, ale bez przesady, bez przesady traktujmy ludźmi, Boże kocham, traktujmy ludzi z szacunkiem i starajmy się ich nie wykorzystywać, bo ktoś może być dla Was dobry, dawać Wam serce i uczucia na tacy, ale jak Wy troszeczkę przeholujecie, no to to się może szybko skończyć, dlatego może ta wieża jest tutaj. Dobrze, kochani, co przechodzi do przyszłości? Do przyszłości przechodzi mag. Czyli tak, mogło być rozpoczęcie jakiejś działalności gospodarczej, założenie jakiejś firmy, widzę tutaj założenie tej firmy. Mogła być jakaś osoba, która tutaj miała wpływ na obecną sytuację, w jakiej się znajdujecie, ale ci z Państwa, którzy tutaj właśnie założyli jakąś nową firmę, działalność, mają do tego warunki, pieniądze, chęci, zamiary do tego, wiedzą jak mądrze podejść do sprawy, no coś zapoczątkowaliście, tak? No i teraz czekacie, aż to wszystko się rozwinie, tak? Liczycie na duże pieniądze, jak najbardziej. Z kolei ci z Państwa, którzy tutaj planują macierzyństwo, tak, oczekują dzidziusia, no to Wasze starania już były w przeszłości, tak? Ktoś tutaj miał silną wolę i determinację, żeby osiągnąć swój cel. Być może to Wy, kochane rybki, tutaj naciskałyście, tak? Zobaczcie. To jest też karta mówiąca o takim, no, czasami w manipulowaniu sytuacji, tak? Wykorzystaniu kogoś na swoje własne cele. Więc coś takiego tutaj w przeszłości się działo, co ma aspekt na teraźniejszość. Zaraz oczywiście dopowiemy, ale no ogólnie karta maga też mówi o nowym początku, tak? Że coś zaczynamy od początku. Jakiś nowy etap w Waszym życiu tutaj się zaczął. Coś podjęliście, jakieś działania, że nowy etap. No, może być nowa praca, nowa firma, tak jak mówiłam tutaj. Nowe życie, bo pojawia się dziecko. O czym myślicie? Piękna karta. Dwa kielichy, bardzo ją lubię. Dla jednych osób myślicie o swoim partnerze. Myślicie o tym, że naprawdę macie rewelacyjny związek, że macie partnera, partnerkę, na której możecie polegać, z którym rozumiecie się bez słów, że naprawdę macie szczęście, bo jesteście z osobą, którą kochacie, która Was kocha, jest zupełne porozumienie, jest pełnia szczęścia, zrozumienia i jest doskonała miłość, równowaga w emocjach, jesteście po prostu szczęśliwi i tak mi się wydaje, że myślicie o tym, że naprawdę macie farta, że możecie tak liczyć na swojego partnera i że taka dobra partia Wam się tutaj trafiła i że jesteście spełnieni po prostu w tym uczuciu, tak? Że kochacie, jesteście kochani. Piękna miłość, porozumienie dusz, linia czy płomień być może. Z kolei ci z Państwa, którzy tutaj rozpoczęli jakąś działalność, biznes, na pewno jest to historia, która Wam bardzo odpowiada. Być może będziecie robili coś, co bardzo lubicie, tak? Czyli ta praca będzie Wam sprawiała przyjemność, radość, pozytywne emocje i może być to jakaś historia tutaj do spółki z kimś, tak? Czyli może być jakiś partner biznesowy, wspólnik, z którym po prostu rozpoczynacie jakąś nową historię biznesową, która bardzo Wam się podoba, jest to porozumienie, jest ta zgoda między Wami, dogadujecie się, tak? Oboje myślicie jednotorowo, czyli jest kompromis i sprawia Wam to frajdę, tak? I teraz oczekujecie, żeby się to po prostu rozkręciło, rozmnożyło i przyniosło Wam odpowiednie dochody. Więc takie różne historie, kochane rybki. No i oczywiście co? Połowa miesiąca, sukces. No wiadomo, ci z Państwa, którzy czekają na dzidziusia, będzie dzidziuś, urodził się, jest szczęście, radość, wszelka miłość. Ci z Państwa, którzy sprawy biznesowe, no to samo. No jest po prostu, uderzyliście w temat, który przynosi Wam sukces, przynosi Wam bogactwo, pieniądze, super widoki na przyszłość, naprawdę
bardzo, bardzo, że tak powiem, gorący temat na czasie. Karta Słońca, no, karta sukcesu, karta szczęścia, karta spełnionych życzeń. Karta mówiąca o czymś bezpiecznym, o czymś stałym. Karta mówiąca właśnie o dużych zyskach, tak? Więc jeżeli liczyliście tutaj na tą obfitość, to ona przyjdzie. Będą te wielkie zyski tutaj finansowe. No i co macie wewnątrz siebie? No wyliczycie tutaj na te pieniądze, tak? Wyliczycie na stałe źródło dochodów. Wyliczycie tutaj na to, że będziecie dobrze gospodarować tym majątkiem, że te pieniądze będą się pomnażać, że będziecie mieli możliwość odłożenia czegoś, tak, że ta praca będzie naprawdę taka dająca Wam duże wynagrodzenie, satysfakcję i oczywiście będzie to stałe, trwałe, tak? To może być ktoś spod znaku ziemskiego, byk panna bądź koziorożec. No, wysumuj mi tu ładnie. O, jest. Mamy tego króla. Tak? To jest ktoś praktyczny, ktoś zaradny, ktoś, kto umie zarządzać pieniędzmi, umie odpowiednio inwestować, umie rozmnażać te pieniądze i po prostu zarządzać nimi tak, żeby zawsze było stałe źródło dochodu, tak? Więc tutaj no, wy jesteście naprawdę, czujecie się takimi biznesmenami, czujecie się dostatnio, czujecie się na mocnej pozycji, być może gdzieś tam na rynku ofert, rynku jakichś tam firm, tak? Ci z Państwa oczywiście, jeżeli zakładacie rodzinę, no to możecie mieć tutaj odczucia dobrej mamy, dobrego ojca i dajecie poczucie i bezpieczeństwo swojej rodzinie, tak? Co na to otoczenie? Otoczenie jest zablokowane. Otoczenie nie widzi pozytywnych rozwiązań, ponieważ nie orientuje się w sytuacji, tak? Nie zna się na tym, nie jest tutaj wciągnięta, jakby to powiedzieć, nie jest wdrożona w temat, tak? Czyli no, nie umie się określić, ponieważ tak naprawdę nie wie, co tam się u Was dzieje, jakie są Wasze plany, jakie są Wasze zamiary. Nie widzi, co robicie, być może wszystko to zostaje między Wami, tak, nie chwalicie się i dlatego to Wasze otoczenie, ktoś z Waszego otoczenia nie umie podjąć decyzji, tak naprawdę no, nie ma co do powiedzenia na ten temat, bo nie siedzi w tym, tak, nie jest wtajemniczony w sprawy tutaj związane z Waszą tutaj sytuacją. Na co liczycie, kochani? Wasze obawy lub nadzieje? No liczycie na duże pieniądze, naprawdę. Być może jest to jakaś inwestycja w nieruchomości, być może jest to, chodzi tutaj o stałą pracę, tak? Być może chodzi tutaj właśnie o inwestycję, dużą inwestycję, która ma Wam przynieść naprawdę spore dochody. As oznacza głównie sukces finansowy, tak? Taką stabilizację materialną. Szczęście w sprawach finansowych, tak? Więc wy liczycie tutaj, że się wszystko uda i że po prostu dużo zarobicie. I koniec miesiąca, moi kochani, szóstka kielichów. No, o dzieciach nie będę mówiła, bo wiadomo, że cieszycie się towarzystwem bobaska, który pojawił się na świecie, albo informacji, że ma się pojawić. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, możecie po prostu odnowić jakieś stare kontakty, tak? Możecie zaczerpnąć czy to porady, czy to jakieś rozmowy z osobami, które już dobrze znacie. Może to jacyś byli znajomi z lat szkolnych, być może jakieś miejsca ze stron rodziny, gdzie się wychowywaliście, tak? Ogólnie karta mówi o wspomnieniach, karta mówi o takich marzeniach, tak? Wspomnieniach przeszłości, więc coś tutaj no, będzie miało wpływ na to, że Wy jakoś tam zaczniecie rozpływać się w takim wspominaniu
tego, co kiedyś było, co było dla Was przyjemne. No i w tle ta nieszczęsna wieża, ale pod spodem gwiazda. I ja myślę, że ta wieża zwiastuje nowy początek w Waszym życiu. Kochani, ponieważ nie da się budować czegoś stałego na jakiejś takiej niestabilnej sytuacji. Więc być może musieliście zrobić generalne porządki w swoim życiu, żeby zacząć coś od początku. To może być też taka sytuacja, że te panie, które oczekują dzidziusia w tym miesiącu, nagle się wszystko zacznie niespodziewanie, że będzie to dla Was wielki szok i takie, no po prostu taki wstrząs. Ci z kolei, którzy tutaj planują właśnie jakieś sprawy finansowe, może być przesłanka taka, że zaczynacie wszystko od nowa, tak? Że po prostu rzucacie się na głęboką wodę i na jakichś starych gruzach czegoś tam poprzedniego, co być może mieliście gdzieś tam w głowie, zaczynacie stawiać coś stabilnego, tak? Ponieważ macie pod spodem gwiazdę, czyli musicie zupełnie zmienić swój światopogląd, zniszczyć jakieś stare pomysły, jakieś stare idee, jakiś sposób postępowania i zacząć coś takiego mocnego, stałego. Wieża też mówi o takim uwolnieniu się, tak? Ale mówi też właśnie o takich nagłych zmianach. Być może jakieś trudne decyzje mogą być z tym związane. Być może może być jakieś, nie wiem, oczyszczenie sytuacji, tak? Karta wieży. Raczej ją widzę tutaj w pozytywie, że Wy po prostu zaczynacie wszystko od nowa. Nagle niespodziewanie, że nikt po prostu nie jest jeszcze poinformowany, a Wy tutaj rachciachciach szybko załatwiacie piorunem, jak to się mówi, tak? Dobrze, moi mili, podokładamy sobie karty. No może być też tak, kochani, że faktycznie tutaj aplikujecie na jakieś wyższe stanowisko, albo mówię, macie swoją firmę i raczej jesteście szefami sami sobie. I tutaj no chcecie rozkręcić coś, tak? Chcecie coś rozkręcić, a przez to, że chcecie coś rozkręcić, muszą być jakieś nagłe zmiany, tak? No też tak może być. Kilka wersji, dopasujecie już tą, która do Was pasuje. Dobrze. Proszę o wyjaśnienie karty cesarzowej. 8 denarów, czyli już wszystko wiadomo. Dla większości chodzi to o pracę. Chodzi o pracę, o pieniądze. Poproszę o wyjaśnienie karty maga. O Boże, uwielbiam takie wyjaśnienia. Bardzo jest niesamowity po prostu. Mag wyjaśniony magiem, kochani. No nic nie zmienię, czyli jakiś aspekt maga tutaj jest niepodważalny, tak? Myślę, że chodzi tu o założenie własnej firmy, tak. Nowy początek, zaczynacie nową pracę, być może na własny rachunek. 5 mieczy. Dlaczego Wy tak nieładnie tutaj... A, no, za wszelką cenę osiągnąć sukces. Wysokie stanowisko, tak, czyli Wy tu awansujecie, moi kochani. Nie liczycie się z nikim ani z niczym, jak to ma tendencję pan cesarz, który wie, że jest panem i władcą, wie, że rządzi i wolno mu, po prostu mu wolno nieraz powiedzieć coś, na co ma ochotę, bo no, no, trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, tak? Co taki zwykły, szary pracownik może do prezesa firmy, tak? Wiadomo, no jak mu coś pracownik powie prezesowi, to zaraz prezes go zwolni. A jak prezes powie pracownikowi, to co, pracownik odejdzie? Nie, spuści głowę, przytaknie i dalej będzie pracował, tak? Bo mu zależy na tej pracy i pieniądzach. Więc tutaj takimi imperatorami troszeczkę będziecie, kochane rybki. No ale dobrze, no, no musicie być stanowczy, musicie no czasami być może dla innych, no, zagrywacie ostro, jesteście tutaj naprawdę asertywni i idziecie za ciosem, być może nawet po trupach do celu, ale Wy chcecie mieć to stanowisko, no i nie ustępujecie. I o to chodzi. Dwa kielichy.
4 denary. Możecie liczyć na swojego partnera. Król denarów. Tak, i widzicie, król denarów i cesarz to jest praktycznie to samo, tak? To jest też wysokie stanowisko i wy się już czujecie tutaj tą osobą naprawdę na sporej pozycji takiej społecznej, zawodowej. Wy już czujecie te pieniądze, tak? Te duże pieniądze, które będziecie zarabiać. No i 10 buław. Ciężko było Wam osiągnąć ten sukces, ale Wam się udało. Troszeczkę, nie wiem, czy zbyt dużo obowiązków, kochani, nie bierzecie na siebie. Czy zbyt dużo. Czy na przykład, no, nie robicie komuś tym przysługi, tak? Jak tak za dużo weźmiecie na siebie, to żebyście później, no, dali radę donieść te buławy do domu, tak? Może trzeba było stopniowo na 3 na przykład sobie to podzielić, albo na 2 chociaż tury. A tak to będziecie przemęczeni, zmęczeni, no ale być może wy lubicie stawiać czoła wyzwaniu, dlatego no trudna sytuacja, ciężka, ale uda Wam się, tak? Dobrze, 8 mieczy to otoczenie. Diabeł, uważajcie. Uważajcie, bo może coś knuć przeciwko Wam i może być też z otoczenia jakaś osoba spod znaku koziorożca, która po prostu nie widzi w ogóle jakiegoś tam rezultatu Waszych poczynań, albo nie chce widzieć, nie chce się wtrącać, na zasadzie rób co chcesz, Twoje życie. Uważajcie na jakieś kłamstwa, manipulacje, intrygi. Jakieś nielegalne pieniądze, tak? Ktoś może tutaj proponować, więc nie wchodźcie w to. Asa denarów nie będę wyjaśniać, bo to jest oczywiste. I 6 kielichów. 6 kielichów. Wisielec. I to jest ciekawe, ponieważ wisielec mówi o zastoju, mówi o zwłoce. Mówi o spojrzeniu na sprawy inaczej niż one wyglądają. Mówi o zmianie taktyki postępowania, że zaczniecie zupełnie robić inaczej niż dotychczas. Co jeszcze wisielec? Wisielec to są jakieś przeszkody, ale to też olśnienie, tak? To jest jakiś dobry pomysł. Coś takiego, może ktoś tutaj z tych znajomych, z tej przeszłości, dobry pomysł Wam jakiś podsunie, tak? Będzie myślał, aż wymyśli. Co jeszcze? No myślę, że właśnie trzeba po prostu zastanowić się nad tym wszystkim w spokoju. Jeszcze raz, żebyście to przemyśleli i poradzili się tutaj kogoś. Tak mi się tutaj wydaje. Jeszcze może jedną kartę dobierzemy. I 8 kielichów, czyli powrót, tak, powrót do przeszłości. Wy sobie coś przemyśleliście i wracacie albo do poprzedniej pracy, albo do poprzedniego partnera, albo do poprzednich jakichś planów, które wcześniej Wam nie wypaliły, albo nie mogliście ich zrealizować, to teraz jeszcze raz wracacie do jakichś pomysłów. Tak, bo wisielec to mogą być pomysły, jak najbardziej, bo on sobie wisi, myśli, aż coś wymyśli. Tu jest przeszłość i tu jest powrót, ponieważ 8 kielichów to nie jest tylko odejście, to jest czasami też powrót. Jeżeli już emocjonalnie nam się ustabilizowała sytuacja, to jest karta też powrotu, więc powrót jakąś myślą do przeszłości, tak? Jakiś pomysł, do jakiegoś pomysłu z przeszłości. Teraz sobie wybierzemy jeszcze ogólną radę dla naszych rybek na miesiąc maj. Proszę o radę. Jedną kartę. 6 denarów. Karta mówiąca o zyskach finansowych.
Karta mówi o tym, że jakiś awans tutaj do Was idzie, jakaś podwyżka. Ci, którzy myślą o dzieciątku, to zobaczcie, jaki ładny koszyk tutaj. Wyprawka. Ogólnie karta równowagi finansowej, tak? Równowagi w dawaniu i braniu. Więc ja myślę tutaj, że rada jest taka, żebyście cierpliwie dążyli do celu i czekali na ten awans, na tą podwyżkę, na te pieniądze, bo one jak najbardziej będą, tak? Tylko żeby umieć odpowiednio przyjmować i rozdawać. Na takiej zasadzie. I jeszcze afirmacja dla naszych rybek. Karta siódma z góry. Po przetasowaniu. Muszka trzeba. Co tam ciekawego? Karty chcą Wam przekazać, jaką afirmację na ten miesiąc. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Moje życie to zwierciadło. Ludzie, których spotykam, są jedynie moim lustrzanym odbiciem. Dzięki temu mogę się rozwijać i zmieniać. No, mądra rada. Mądra rada, moi kochani. Musicie zwracać uwagę na to, kogo spotkacie właśnie na swojej drodze życiowej, tak? Jakie osoby. I wyciągać z tego wnioski. Dobrze, moje kochane rybeńki, to by było na tyle. Pamiętajcie, jeżeli tutaj nie znaleźliście informacji dotyczących Waszych spraw, to albo po prostu no, nie rezonowało czytanie, albo tarot nie miał Wam nic do przekazania. Widocznie Wasza sytuacja jest na tyle stabilna, że nie wymaga tutaj jakiejś głównej uwagi. Odsłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim tym znakiem ascendentalnym bądź księżycowym, Wenus. I cóż, życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo radości, sukcesu, realizacji swoich planów, zamierzeń. Jeżeli wybieracie się na jakiś wypoczynek majowy, to żeby był to udany wypoczynek, dużo słoneczka, radości, odpoczynku, takiego resetu od tych trudnych spraw życia codziennego, żebyście nabrali radości, odświeżyli umysł, nabrali takiego nowego, świeżego oddechu na stawianie czoła kolejnym jakimś sprawom, sytuacjom. No dobrze, to by było na tyle z mojego tutaj zanudzania Was. Zapraszam Was, kochani, na kolejne czytania. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.